Wrzucamy tryb dla subów w takim razie z powrotem. Dobra. A, nie chce się włączyć tryb dla subskryberów. Okej. Teraz powinno być OK. Idzie. Dobra, dograjmy ten odcinek, słuchajcie. Czwarty do końca. Trzeba. Zapomniałaś mi oddać kilku dolarów, tak? Spierdalamy. Dobra. Idziemy do sklepu teraz w takim razie. No to jest chujowy pomysł, ona powinna wpierdolić coś takiego. U mnie działa bez problemu, ani razu nie zrobiło się offline. No parę osób miało problemy, więc mimo wszystko dobra. Teraz tak, ja sobie odpalę screena z tym, jak ona wyglądała. Możemy sobie zrobić tak, o, żeby widzieć to. Dobra, i ona sobie jest tak, będziemy sobie altabować po prostu na to. I teraz tak, co ona ma? Taką beżową bluzeczkę. Beżową, można tak to nazwać, top. Brązowa, podkoszulka z dekoltem, przymierz, to jest taka? Nie. Totalnie nie. Szukamy. Beżowy top amber. A, dokładnie tak się nazywa, żaden problem. Dobra, kupujemy. Jeb do tego. Okej, co ona jeszcze ma na sobie? Spodnie to widać, że ma takie niebieskie jeansy. Ale moglibyśmy jeszcze ją podkurwić i naszyjnik kupić taki sam jak ona. Turkusowy naszyjnik amber. Ale się wszystko tak nazywa. Dokładnie w ten sam sposób. Bez sensu. Niebieskie getry. No nie, ona ma coś takiego, nie? Przymierz. A, nie, to są krótkie takie, okej. A to jest dół, a jak chcę to? O, właśnie. Rybaczki. Shorty, niebieskie spodnie z paskiem. Wtedy bez nazwy. Jest, są też, też spodnie amber, będą. Niebieskie shorty, a pokaż. O nie, nie pasują totalnie. Czarna spodniczka? A beznadziejne. Rybaczki z pomarańczowym wzorkiem. No już najprędzej. Nie, tak jak byłem, bo najsensowniej. To też takie sobie, jeżeli chodzi o dobór. Klasyczne zielone spodnie. Ta sukienka amber w ogóle nie pasuje do niczego, no nie? Dobra, to jebać to. Mamy już kupione, więc idziemy tutaj do szafy się przebrać. I teraz lecimy tak, uszka, kocie sobie weźmiemy, to wyjebiemy. Jeżeli chodzi o kurtki, no to zdejmujemy kurtki. T-shirty bierzemy top amber. Bieliznę, a bieliznę możemy mieć sobie. Ulela. A, i teraz od bielizny się ustawiamy, jeżeli bieliznę wybraliśmy, dobra, spoko. Tak, idziemy kocie uszka wziąć. Nie pasuje. Jakby te spodnie były pod spodem, to by pasowały. Dobra, to bądź bez. Być bądź w majtalonkach. O, to w sumie pasuje fajnie. Nie, tak średnio. Dobra, to sobie załóż. No bądź w majtkach, co tam. To nie pasuje. To jest nawet spoko. Chyba nie. To najprędzej, jeżeli już. Naszyjnik amber oczywiście. Tego nie ma co przykrywać. Dawaj top amber. I zajebiście. Zatwierdź. Kup jeszcze te bransoletki i inne duperele. Faktycznie, ona ma jeszcze takie dwie bransoletki na ręce. I dwa naszyjniki. Dobra, to zobaczmy w sklepie, czy czegoś takiego nie ma. Sklep z ubraniami. Tu, no są ocieplacze na ręce, a to może będzie. Bransoletka na ramię. Nie widzę tu. Nie, chyba nie ma. Trzeba było chyba naszyjnik i bluzeczkę kupić. Tylko amber, bo to było napisane, że to jest amber. O, biała torebka amber, proszę bardzo. Kupuj. Bierzemy. W sumie trzeba sprawdzić każdy ten. Czy nie ma czegoś, co jest amber. Żeby jak najbardziej ją skopiować, tak? Jeżeli to mają wkurwić. Dobra. Torebki nie masz. Czemu jej picze widać? Bo lubię może. Top naszyjnik i torebka. A, okej, to może nie przeczytałem dokładnie. To jest amber. To jest Nathaniel. To jest amber. Dobra, torebka jeszcze faktycznie.
Mieszkanie? Gdzie to będzie? W dodatkach gdzieś pewnie, tak? Tutaj. To? Przycięło się. Spalimy na nowej karcie. Czasu do czasu trzeba tak robić. Torebka. I mamy torebeczkę Amber. Super. Zatwierdź w takim razie. I idziemy do szkoły. W sumie no, znaczy tak sobie się ubiera, tak szczerze, panna Amber. Ale spoko, idziemy ją wkurwić. Co tu robisz? Zapomniałaś mi oddać kilku dolarów, tak? Odchodzisz. Hej, zaczekaj, co to za strój? Wiesz, zainwestowałem resztę pieniędzy w te modne ciuchy. Ale takie same ubranie jak moje. Tak, nie są złe, co? Nic nie mówi, wygląda zdenerwowany. Chyba to musi osiągnąć mój cel. To prawda, przykro mi, ale te ubrania na pewno nie pasują tak bardzo jak mi. W ogóle nie masz gustu. Dlaczego jesteś zmuszona kupować mój styl, żeby jakoś wyglądać? No i nic nie mówisz, to nie szkodzi. Jeśli zapłacisz mi wystarczająco dużo, mogę się zgodzić, dać ci kilka wskazówek odnośnie mowy. Wcale nie było oczywiste, że tak się skończy. Przykro mi. Nie widzieliście się z nim jeszcze, prawda? W sumie nie, przykro mi. O, już na czerwono jest tutaj, serduszko mu wypierdala praktycznie. No już coś wymyślić. Twoją starą mam. Czy gdyby w Polsce był koncert Dr. Dre, poszedłbyś? Pozdrawiam. Nie jestem chory, więc nie mam potrzeby do doktora iść. Sosorki, memorki. A tak szczerze to nie, pewnie nie, bo poszłoby do niego w chuj za dużo osób. A on by grał bity. I to nie byłoby fajne. No dobra, muszę coś wymyślić, dać na przykład twojej siostrze. No dobra, chcesz się zemścić? Nie chciałbyś mi pomóc. Okej, zastanówmy się, który będzie najlepszy dla Nathaniela. A czemu jest w ogóle tak na tej planszy? Bez sensu przesunięte. Wy nic mi nie mówicie. O, dobra. Żeby to sensownie było. Załóż jej spodnie, bo zawstydzasz. Dobrze, wyjebało mu serduszko na czerwone. Gimby, uczcie się jak się podrywa. Może coś mi tak nauczyć, chcesz się zemścić? Nie chciałbyś mi pomóc ukarać twoją siostrę. Kurwa! Ukaraj, chcesz dać jej klapsa. Chcesz się zemścić, że trochę głupie takować, będę spoko, to nie miałem nic. No. Dobra, spadło mu trochę serduszko. Poszła się podkreślić do mojego brata, a więc w końcu z tobą pogadał. Tak i nawet uważa się stanie po twojej stronie. Chociaż raz, w końcu miał ku temu powód. Wiesz co, nie obchodzi mnie, to mój brat jest tylko gospodarzem. Czy zakończy ten cyrkel, bo porządnie tego pożałujesz. Dyrektorkę też trzymam w garści. Super, znowu groźby. To co, do dyrektorki? Wszystkich trzeba urabiać. Czy nigdy cię o to nie zapytałem. Ciebie Amber też zaczepia? No raczej nie, myślę, że wybiera sobie kozły ofiarne, a poza tym znamy się od bardzo dawna. To też się liczy. Rozumiem. Okej. Okay. Jeśli masz jakieś pomysły, słucham. Co ja mogę wiedzieć? Nie zastanawiałem się nad tym. Twoją starą mam. No tak, że pomagasz jej. Przeciętny widz. To za to, że pokazałeś klatę przystojniaku. Dziękuję, przeciętny widzu, kocham cię. Dobra, przestań się tak widzieć. Wystarczy, że pomożesz jej szafkę i włożysz do środka coś, czego się boi i tyle. Czego ona się boi? Nie znam się na Amber, nie obchodzi mi to, więc przynajmniej z tym poradź sobie sama. Dobra. Ale z gówniarskie są macz. Dobra. Tylko kogoś szukam. Dobrze, dobrze. Czemu z dyrektorką nie pogadasz? Swoimi palcami, bardzo śmieszne, nigdy tego nie robiłam. Świętoszko, może sprayem mówić to coś? Okej, zrozumiałam. Dobra. W końcu pogadałem z Amber. To już wiem, dzięki, właśnie się na mnie rzuciła, co jej powiedzieć. Zauważyłem, że nie minęli, a już się na mnie, że to co jej powiedzieć. Przynajmniej poskutba, bo nie wydaje mi się, żeby to było. Naprawdę przykro mi. Powiedziałem, że tym razem mnie odpuszczałeś dalej, będziesz tak zachowywać, to zgłosz to do dyrekcji. Co ci odpowiedziała? Źle to przyjęła. Powiedziała, że jeśli to zrobię, to ona powie rodzicom, że uwzięłem się na nią w szkole. Tym lepiej dla ciebie. Już od jakiegoś czasu podejrzeć się... Ojej. Ojej. Oby wszystkie odpowiedzi są złe. Powinnaś teraz powiedzieć coś w stylu Jezus, Nathaniel, ona jest okropna, może zróbmy coś, żeby doprowadzić ją do porządku. Takie zdanie powinnaś powiedzieć. Tempa cipo. Kurwa, jak chcesz mu wsparcie okazać, dobra. Czemu mnie na rudego przerabiacie? Pierdolta się, nienawidzę was. Czat, chuje. No chyba B.
Nie jest to zbyt miłe, ale skoro tak mówisz, jestem strasznie zaskoczony zachowaniem mojej siostry, nie wiedziałem, że jest taka w szkole. Może mogłem cię wcześniej posłuchać. W końcu zauważyłeś, a więc wysiedzisz, nie szkodzi, ale teraz wysiedzisz mi przysługę, prawda? Roman, proszę, wysiedzisz mi przysługę. Czemu chcesz go prosić? Jezus, nie możesz normalnie powiedzieć, dobra, nie szkodzi. Mówisz o swojej małej zemście, czego chcesz dokładnie. Wyrzuć ją z liceum. Kilka wskazówek, coś, czego w szczególności nie lubi. Chcę, żeby zapłaciła za to, co zrobiła. Zastanawiam się, czego w szczególności zrobimy jakiś kawał. Przyjdź później, dobra? Dobra, Nathaniel. Zróbmy to. Myślałeś, co zrobić, czy nie? Przydałoby się, żebym lepiej poznał jej charakter. Oprócz Nathaniela nie sądzę. No bo wcale nie znacie się długo i o tym nie mówiłaś. Pracuję nad tym. Max, lepiej mam pomysł, słucham. On zawsze pamięć nie bała się pająków, może to ci pomoże. Nie mówię o prawdziwych pająkach, chciałem raczej, żeby kupić jakąś plastikową atrapę. Dobra. Jezus, minusujemy u Nathaniela, niedobrze. Trzeba być bardziej pewnym siebie. Dobra, idziemy kupić pająki i spray. Bazar. Raz. I dwa. Dobra. Lecimy sukę rozjebać. To tu jest szef Camber, nie ma nikogo na horyzoncie, spróbuję wykonać swój plan. Hej, co robisz? To jeden z koleżanek Camber. Co dzieje? Chyba się nie dewastacja własności szkoły, obie zostaniecie ukarane. Kurwa, dyrektorka przyszła. Świetnie, za karę muszę wyczyścić klatkę z tobą. Ja niczego nie szoruję. Tak to właśnie widziałem, że zostałeś ukarana, bo widziałem, jak ma zaś poszawce razem z Lili. Tak to twoja wina. Straciłem zróżnicowane schowanie pająków. Ale pierwszy raz zrobiłem coś takiego. Mówiłem ci, że to zły pomysł. Ale bardzo kurczę, po prostu nie miałam, byłam po prostu w złym miejscu, w złej porze. Jak będę mógł spływać czas. Ale bardzo po prostu nie miałam szczęścia. Ok, nie prawdziwe. Czemu nie go powiedzieć coś w stylu? No dobrze, ale to co mam zrobić w takim razie? To byłoby odpowiednie zdanie do Nathaniela. Ja pieprzę. Co dokładnie musisz zrobić? Muszę w lekcji zmazać napisy na klatce schodowej. Wiesz, czym mogę to zmazać? Przygotuj ci wiadę, spłynę mi gąbkę. Zostawisz w pokoju gospodarza, będziesz mogę to odebrać. Możesz tylko tam zaglądać od czasu do czasu. Przypadek nie... Jaś też ma pieprzyk! To prawda! Wszyscy youtuberzy dobrzy mają, najlepsi. Bardzo dobrze napisane. Dobrze, dziękuję ci, Nathanielu. Dobra, zacznijmy od tego, że idę zrzucić z siebie te ciuchy, tej szmaty. Ktoś mi zasugerował na czacie właśnie, napisał, że przez to, że chodzę w samych gaciach, to mogę minusować. Ale po prostu nic nie pasowało do tej koszulki jej. A mogę zdjąć bieliznę? Nie mogę. To głupia gra. No, założę to moje dżinsiki, które lubię. Buciory, te są spoko. Tylko, że to powinno być tak, że najpierw buty, a potem na nie spodnie. O, zajebiście. A potem można kolejność ustalać, okej. Okay. Czyli teraz mogę na to blues camber i będzie to spoko wyglądało. Okej, no dobra, to ma sens już wtedy. Dobra, to tak sobie będę chodzić. I tak w sumie jest to spoko. Mogę wziąć sobie torebkę. No i tak sobie zajebiście wyglądam. Bardzo elegancko. Idziemy na miasto. No i wreszcie dobrze wygląda. Trzeba było koszulkę po prostu jako drugą założyć. Dobra, to idziemy klatkę schodową. Daj się przychodzić, nie wiem, byłem tu jak to złapał mnie. Jest nadzieję, że tam. Zrobiłeś to w biały dzień, postradałeś zmysł, przykro mi, że nie jestem tak obcykany jak ty. Ta, trudno już, za chwilę muszę znaleźć wszystkie napisy. Okej, okay, to dobrze. Dobra. Dyrektorka wkurwiona. Ale źle. Czemu Tatek Impera mi doklei? No nie, milion przeróbek będzie teraz. Pojebna nie, Brothers. Pierdolta się wszyscy na czacie, nienawidzę was. Coś do zmazania. Nalegasz. A was zjebany jest. Szukamy dalej w takim razie. Na bazar pewnie najsensowniej iść. Jakiś zmywacz znaleźć, co? Nie. Muszę się dowiedzieć pewnie najpierw.
kurwy psy na czacie. Idę sobie zaraz. Idę. Zamykam stream. Wygląda to, że zostałaś ukarana. Przykro mi. Nie szkodzi. Poradzę sobie. Musiałabyś zostać po lekcjach. Nie znalazłam wiadra pokoju gospodarza. Jeszcze nie jest gotowe. Sorry, jeszcze nie, ale zobacz, z tym płynem pszczenie nie zajmie ci wiele czasu. O, już jest. Super. Woda i gąbka. Znalazłem środek do czyszczenia. Lekcja niedługo się skończy. Nie pozostaje nic innego jak poczekaj na Lili i pójść wyczyścić szafki. Wracam do domu do jutra. Pa, pa. Kazir przed wyjściem zabiera swoje rzeczy. Powodzenia. Dziękuję. Rzuciła szyderczy uśmiech i poszła. Razem z tą laską. Nie ma tej babeczki. Co ty robisz? Czekałem na ciebie na klatce schodowej. Chyba nie chciałaś uciec. Czekałem na ciebie tutaj. Masz środki do czyszczenia? Chodź ze mną. Wracamy na schody. To na końcu korytarza. Idziemy. Nie licz na mnie przy czyszczeniu. Zostawiam całą robotę dla ciebie. No co to ma znaczyć? O Jezus, no dobrze. Zmywamy. Zabrało mi sporo czasu. Jest na tym wszyscy już sobie poszli. Muszę się pośpieszyć, żeby znaleźć Lili i pójść do domu. Czy umiałbym ją szukać? Korytarz główny. Dziedziniec. Idziemy do domu. I już. A muszę ją znaleźć, tak? Dobra, pewnie coś się jej stanie, czy coś takiego. Dlaczego szukasz tej cipy, skoro ci nie pomagała nawet? Głupia jesteś. Głupia jest dziewczyną trochę, no. Nie ma mnie przez 5 minut, już znikasz. Co mogłabyś powiedzieć, że zajdę czasu, aż skończy? Skończyłeś, że możemy w końcu wyjść do domu? Co za kawał? Nie wiem, co jest, boję się. Chcesz mi zrobić kawał, tak? Co to jest? To duch. Li i ja pobiegłyśmy do domu z prędkością światła. Czy to naprawdę był duch? No i zaczyna się nowy dzień. A więc boisz się duchów. Li nam powiedziała, że słyszałeś coś dziwnego i że uciekałeś, gdzie pieprz rośnie. Przestraszyłeś tak samo jak ja. Panikara. Za głupie cipy. Za głupia cipa. Klatka schodowa. Co znalazłaś? Kawałki plastiku? Niedopałki papierosów. Nie no, wygląda jak woźny. Dobra, szukajmy tu. Nataniel. Wczoraj przytrafiło mi się coś dziwnego. Wczoraj wieczorem czyściłem napisy po zajęciach. Że byłaś tu po lekcjach, a więc co widziałaś? Wszystko okej, okay, dziwnie wyglądasz. Byłam tu, wiesz dlaczego jesteś taki dziwny? Zgadnij. Zgadnij. Nie wiem, nie za bardzo lubię się bawić zgadywanki. Ducha. Mówi, że widziałaś ducha. Tak to było straszne, byłyśmy zli. On jest racjonalistą. To trzeba pamiętać. Tak usłyszałem, krzykał, potem pojawił się. Tak mi się wydaje, nie wiem, że to był duch, ale na widzenie pojawił się ludzki cień. Chyba ci się zdawało. Nie zapomnij, że to był duch. Omu nie mogłem się to przyjść. Nie mam zamiaru, nie sądzę. Mam zamiar przeprowadzić moje śledztwo. Czemu chcesz prowadzić? Czy naprawdę widzisz ducha? Może w każdym razie coś lub ktoś tam był. I jak chcesz. Okej, okay, dobra. Nie polecieliśmy takim skrajnie nieracjonalizmem. Twoje małe śledztwo dało jakieś rezultaty. Tak, spójrz, co znalazłem. Kawałek plastiku i niedopałki. To niczego nie dowodzi. Na pewno ktoś tu był. To może być każdy, ale w każdym razie ten ktoś palił na terenie szkoły, podczas gdy jest to surowo zabronione. Chcesz prowadzić ze mną śledztwo, kto palił w szkole? Nie odpuszczasz, zdaję sobie sprawę, że nic nie znajdziesz. Poczekam do tobie wczoraj i zobaczę, co się wydarzy. No dobra, Nataniel, jak nie chcesz, to chuj ci w pupę. W końcu wszyscy sobie poszli. Sprawdzę, czy nikogo nie ma, zanim tam wrócę. Sprawdźmy wszystkie miejscówki. Nataniel, co ty to robisz? Wystraszyłeś mnie. Musiałem popełnić różne papiery, a ty co tu robisz? Dobry, wiesz, chcę sprawdzić, czy to, co się wydarzyło wczoraj, powtórzy się dzisiaj. Okej, to ja spadam, do jutra. A czemu ze mną nie zostaniesz? Palant. Dobra, rozejrzyjmy się. Nikogo nie ma. Zobaczmy. Jak się zastanawiam, zarówno Nataniel, jak i Castle dziwnie się zachowywali, jak im o tym powiedziałam. Znowu ten hałas. Boję się i na dodatek jestem sama. Uciekasz. Skończyło się na tym, że znowu wczoraj zwiałam. Trochę się tego wstydzę. Dzisiaj jeszcze raz sprawdzę, czy ktoś się tam kręci. Wierzysz, że w liceum jest duch? Widziałam coś dziwnego. Osobiście nie za bardzo wierzę w duchy. Jesteś pewna, że nikogo tam nie było? Może to strażnik nocny? No zobaczymy, kto to, co to. Znowu go widziałam. Co znowu widziałaś? W sumie to znowu usłyszałam ten sam hałas, ale nic nie widziałam. Więc nic nie widziałaś? Nie. Czy mi się wydaje, że im bardziej szukasz odpowiedzi, tym mniej masz dowodów, nieprawda? Dobra. Chyba się nie, znowu po lekcjach poszła się kiedyś po szkole, tak i znowu go widziałam. Zdziwiłbym się, gdybyś zobaczyła, co to było. Przyczekam, słyszałam ten sam hałas. Tylko hałas, nic nie widziałeś. Przyczekam ci, że nie. A. Moja kochana, wyglądasz zmęczona, wszystko w porządku? Czekam dla ciebie $20, może ci to trochę poprawi humor, całuski. Ale to była ta wróżka pewnie.
Znalazłeś te rzeczy na miejscu, moim zdaniem nie powinieneś zapowiedzieć, że to duch. Tak, może masz rację. No naprawdę? Brawo za wnioski. Moment. Trzeba nową kartę. Długi ten czwarty odcinek. No właśnie. Notesik. Trójkątny kawałek plastiku. Teraz będziemy o tym pogadać z kimś. Zobacz, co znalazłem tym razem. Co to? Znalazłem to na klatce schodowej. Notes. Ale ktoś mógł go zrobić żadną przed lekcjami. Chcę się dowiedzieć, kto się śmiał nocą po szkole. Jesteś pewna? No dobra, jak chcesz. Ojej, na minusik troszeczkę poszedł. No to zapiskam, jestem prawie pewna, że to nie duch, ale w takim razie ktoś się błąka wieczorami po szkole. Iris, miałaś rację, jestem pewna, że to nie duch, tylko ktoś, kto kręci się nocą po szkole. Naprawdę, kto to? Nie wiem, wrócimy z aparatem. Dobra, czyli trzeba aparat chyba kupić. Nataniel i Kastiel rozmawiają. Nawet się nie kłócą, to pewne, że coś ukrywają. Rozeszli się. Co mogę zrobić, żeby schwytać ducha? Kupię aparat, a jak się pojawi, zrobię mu zdjęcie. Dziś wieczorem. Dobra. Idziemy na bazar w takim razie. Aparat fotograficzny. I idziemy. Nikogo nie ma, jestem uzbrojona. Idę na klatkę schodową, nie ma szans. Zobaczymy. Żadnego hałasu. Teraz, kiedy jestem gotowa, nic się nie dzieje. Słyszę hałas, tylko nie uciekaj. Zdjęcie. Hej, co robisz? Wybierz strój na spotkanie. Ej, ładny. Nataniel? Team Nataniel założyła! Nataniel, co tu robisz? To ty jesteś duchem? Nie do końca. Tak myślałem, że nie odpuścisz, że znowu dobrze się wieczorem, więc przyszedłem ci wszystko wytłumaczyć. Pod schodami jest sala, coś jakby piwnica. Kastiel i jego kolega ćwiczą tam po lekcjach. To ich słyszałeś wieczorem. Nie ma klubu muzycznego w liceum? Tak, ale w klubie nie mogą grać tego, co chcą. Rozumiem, grasz razem z nimi? Nie, ja się w to wkręciłem, kiedy Kastiel ukradł klucze. Gdyby ktoś się o tym dowiedział, oboje mielibyśmy wielkie kłody. Dlatego chcemy, żeby zostało to w absolutnej tajemnicy. Jako, że nim przestałeś węczyć, zastanawialiśmy się, czy po prostu ci o tym nie powiedzieć. To o tym rozmawialiśmy na korytarzu. Nie wygadasz się? No raczej nie. Przedstawię cię Lisandrowi. Porząd Natanielem. Za klatką schodową są drzwi i schody, które prowadzą na dół. Sala jest pusta. Nataniel przedstawił mnie sławnemu Lisandrowi. Cześć, miło cię poznać. Nawet przystojny. Ma heterochromię. To ja ci nastraszyłem i twoją koleżankę. Nie ma problemu. Kawałki plastiku, części opakowania, na CD nie do pałki to Kastiel. Kostka też jest jego. I w końcu notatnik to jest Lisandra. Lisander. Jestem całkiem zadowolony, że sprawa się wyjaśniła. Robi się późno. Jeśli się nie pospieszę i nie wrócę do domu, mama mnie zabije. Odprowadzę cię, jeśli chcesz. Pewnie. Podczas wspólnego nocnego spaceru dyskutowaliśmy o naszym małym sekrecie. To mogłoby być zabawne, gdyby uczniowie naprawdę myśleli, że w szkole jest duch. O, poszli na spacer przy pełni. Za rączkę się trzymając, ale ślicznie. Mega, bardzo ładnie. Trzymał mnie za rękę przez całą drogę, ale jako, że jest ogólnie bardzo opiekuńczy, nie wiem, czy miało to dla niego jakieś większe znaczenie. Koniec odcinka. Czwartego. Moi kochani, słuchajcie. Trzy godzinki ponad za nami, cztery odcinki, wszystko w słodki dzień tutaj macie szkoły, ja w tę grę będę napierdalał, ale oczywiście będziemy w nią grać na streamie, słuchajcie, specjalnie dla was. I cóż, planowałem skończyć koło 22, mamy już prawie godzinę 23, także tak czy siak będę zmykał, bo jutro gdy macie szkołę, żebyście sobie myśleli, ale gra jest zjebana i na pewno będziemy jeszcze grać. Słuchajcie, jutro nie będzie streama prawdopodobnie, ewentualnie będzie troszkę wcześniej, troszkę krótszy, zobaczymy jeszcze, bo na wieczór jestem niestety umówiony na spotkanie. Natomiast pojutrze już mam normalnie wolny wieczór, więc myślę, że będziemy sobie streamować dalej i będziemy sobie oczywiście kontynuować naszą przygodę w słodkim flircie, bo jest to zajebiste. Mega. Mega, mega, mega. Słuchajcie, dziękuję wam wszystkim, którzy byli. Mam nadzieję, że bawiliście się szampańsko. Ja również bawiłem się mega szampańsko. Dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie dotacje, które przyszliście. Dziękuję wszystkim subskrybentom, którzy przyszli.